Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o trendach. Trendów we wnętrzach jest bardzo, bardzo dużo. Są one bardzo różnorodne. Ja wybrałam dla Was te najgorętsze, te najfajniejsze, te najpiękniejsze. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy od mojego ulubionego trendu, czyli stylu rustykalnego. Wszystko co wiejskie, wszystko co sielskie, wszystko co kojarzy nam się z dawną polską wsią jest na topie. Zaczniemy od mebli. Meble masywne, meble oczywiście z litego drewna, wykonane z desek, z grubych, litych bali, w kolorach ciemnych, oczywiście olejowane, woskowane, tutaj nie ma miejsca na lakier, na wysoki połysk, nie? Jest wiejsko, jest tak jak na wsi, czyli jest naturalnie. W tych meblach też widać pracę ludzkich rąk. One mogą mieć przetarcia, one mogą być postarzane, one mogą mieć nieregularne krawędzie. Wszystko, co sprawia, że wyglądają jak meble z wiejskiej chaty. Do mebli oczywiście dodatki. Ja Wam tutaj dzisiaj chcę pokazać kilka fajnych dodatków, które będą fajnym dopełnieniem wnętrza w stylu rustykalnym. Zacznę od takiego zestawu wiklinowych koszy. Wiklina to też jest materiał naturalny, on też kojarzy nam się z wsią. Kosze również postarzane, plecione, z fajnymi uchwytami wykonanymi z grubego sznurka, z grubej liny. Można je zaaranżować różnie. Można w nich umieścić owoce, można zostawić je puste. Ja tutaj wstawiłam do nich takie duże, szklane, przezroczyste butle, które mnie się kojarzą z takimi butelkami, w których moja babcia przechowywała mleko. To też jest taki rustykalny akcent. Co dalej? Poduszki, narzuty z plecionego materiału. Tutaj chcę Wam pokazać właśnie przykład takich poduch. One są właśnie wykonane z plecionki. To jest naturalny, mięsisty, gruby materiał. Zwróćcie też uwagę na kolorystykę. Czerwień przeplatany niebieskim, przeplatany żółcią. To są kolory takie bardzo folkowe, ale one też fajnie nam te rustykalne meble w ciemnych kolorach ożywią. Będą fajnym akcentem kontrastującym. Będą takim punktem, który sprawia, że wnętrze nie będzie przytłaczające, a będzie się coś tutaj działo. Kolejnym ciekawym dodatkiem są gliniane naczynia. Czyli znów wracamy do jadalni, wracamy do kuchni. Ja mam zestaw dwóch glinianych dzbanów. One wyglądają tak, jakbym się przeszła przez wieś i po prostu zdjęła takie naczynie z płotu. To są takie naczynia na mleko. One tutaj też mają takie krawędzie, które wyglądają, są stylizowane na mocno już zużyte. To im dodaje tylko charakteru, dodaje im uroku. Możemy je postawić na komodzie, możemy wykorzystać je jako wazon. Bardzo ciekawy dodatek. Co dalej? Jeśli jesteśmy w jadalni, jeśli jesteśmy w kuchni, pamiętajmy o zastawie. Ja Wam chcę pokazać przykład takiej zastawy, która mnie się kojarzy z naczyniami mojej babci. Zobaczcie. Biało-niebieska kolorystyka, motyw kwiatów. One są właśnie idealnym akcentem na ten masywny, na ten ciężki, rustykalny stół, ale nie tylko, bo one idealnie pasują nam do kredensu. Kredens jest takim meblem, który w tym wiejskim, rustykalnym stylu jest nieraz punktem centralnym, a na pewno jest takim punktem obowiązkowym. Nasz kredens jest wykonany z drewna świerkowego. On jest również w stylu rustykalnym, ale w takiej góralskiej odmianie. Ma piękne rzeźbienia, ma piękne wycięcia, szuflady ręcznie szlifowane na drewnianych prowadnicach. To jest również bardzo ciekawy mebel, który stworzy nam fajną jadalnię, doda takiego klimatu folkowo-retro-wiejskiego w naszych wnętrzach. Tak jak mówiłam, do tego kredensu idealnie się komponuje ta niebieska zastawa. Styl rustykalny
polecam Wam serdecznie. On wbrew pozorom jest bardzo różnorodny, można go wykorzystywać na różne sposoby i wnętrza, które aranżujemy w ten sposób, wcale nie są tak jednoznaczne, jakby się na początku mogło wydawać, ale o tym powiem Wam jeszcze później. Kolejny trend, który chciałabym Wam pokazać, będzie takim dość nietypowym połączeniem. Już mówię, o co chodzi. Jak pewnie większość z Was wie, kolorem roku 2018 został ogłoszony fiolet. I na początku zastanawiałam się trochę, jak ten fiolet ugryźć. Bo jak wiecie, lubię wnętrza, które są naturalne, które są w stylu retro, a fiolet jednak kojarzy się dość nowocześnie. I po kilku próbach okazało się, że jest to w sumie możliwe, a powiem więcej, daje to bardzo ciekawy efekt. Tutaj macie właśnie przykład zastosowania fioletu i drugiego takiego trendu bardzo mocnego, bardzo wyraźnego w tym roku, czyli nawiązań do natury. Ale po kolei, jeśli chodzi o fiolet, mamy tutaj mnóstwo poduszek o różnych fakturach, o różnych odcieniach fioletu, do tego narzuty, które ładnie kolorystycznie korespondują i lampiony, świeczniki, które całą stylizację nam uzupełniają. A wszystko to zamknięte w bardzo naturalnej sypialni, w której wykorzystaliśmy tutaj meble z litego drewna dębowego, ale nie jest to typowe drewno dębowe, jest to jego specjalna odmiana, czyli dziki dąb. Jak sama nazwa wskazuje, jest to bardzo naturalne drewno. Tutaj widzicie wszystkie jego nieregularności, wszystkie rozpękania, wszystkie sęki. To powoduje, że meble są bardzo naturalne, że bardzo mocno wpisują się w ten trend, który mówi nam o nawiązywaniu do natury, o powrocie do takich pierwotnych form. Odchodzimy już od mebli, które są takimi geometrycznymi bryłami o jednolitej tafli na wysoki połysk, które w zasadzie mają bardzo prostą i surową formę. Widać tą tęsknotę za tym, co naturalne, widać, że jesteśmy już zmęczeni, przytłoczeni nowoczesnością, sztucznymi tworzywami, że chętnie wracamy do tego, co naturalne, że dobrze odnajdujemy się w kolorach ziemi, odnajdujemy się dobrze w naturalnych materiałach, w drewnie, w ratanie, w wiklinie. Bardzo też mocnym trendem jest zieleń. Ale nie chodzi tutaj tylko o kolorystykę we wnętrzach, chodzi o żywą zieleń, żywe rośliny. To jest też ciekawy trend, który bardzo dobrze się prezentuje, ale też bardzo dobrze wpływa na nas, wpływa pozytywnie na mikroklimat pomieszczenia, na nasze zdrowie. Także polecam Wam zieleń, polecam Wam kwiaty, polecam Wam rośliny. Im więcej, tym lepiej. Fajną odmianą tego trendu są dekoracje z mchu. One pojawiły się już jakiś czas temu, są z nami od kilku sezonów, ale teraz można powiedzieć, że przeżywają swoje apogeum. Takie dekoracje fajnie zdobią pomieszczenie, przenoszą nam do domu fragment lasu, ożywiają, są takie dość nietypowe. Zwróćcie na to uwagę, bardzo Wam tego typu dekoracje polecam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o trendy. Wyczekujcie drugiej części, w której pokażę Wam kolejną dawkę, drugą dawkę najgorętszych, najciekawszych trendów we wnętrzach na 2018 rok. Zapraszam Was do oglądania. Cześć!